Siemanko moi drodzy, już wiemy co będzie w Pet Simulator X w tym update'cie dzisiejszym, który będzie za niespełna 17 minut. Mamy Cat Throne Room, czyli sala tronowa w Pet Simulator X. Mamy tutaj The Cats Have Been Hiding in Secret, czyli to będzie sekretne miejsce w Pet Simulator X, które będziemy musieli znaleźć. We have found their secret, Cat Throne, czyli koty mają swój sekret, tron koci. Dokładna lokacja, miejsce położenia tego pokoju jest nieznane, ale some say that hit the door. Okej, czyli musimy... Ale podobno drzwi do tego miejsca są ukryte tam, gdzie byś się nawet tego nie spodziewał. Mamy Royal Egg, czyli królewskie jajko. W tym się mieści, kosztuje 5,53 biliona, więc naprawdę dużo. Ta jajko ma dwa huge pety, zawierające nawet huge green cata, czyli zielonego kota balonnikowego, więc nieźle, tylko że 5 bilionów. The chest is not okay. Okej, czyli ta niby skrzynia jest jakoś broniona i przede wszystkim, słuchajcie, bardzo dużo ma życia i żeby to ubić, no będzie ciężko. Mamy nowe pety, dwa nowe huge pety i tutaj jest zmniejszona cena na discount, jak widzicie, na 10 jajek, w tym jak kupicie od razu. Jedno jajko kosztuje 400 robuxów, więc całkiem przyzwoita cena. Trading chat. Będziemy mieli chat do tradowania. Bardzo fajnie, to jest naprawdę mega przydatne. Czyli jak widzicie, będziemy w okienku tradowania, to możemy sobie tutaj popisać, jak widzicie. Mamy też kolejną przydatną rzecz, czyli będziemy mogli sobie zamykać pety, czyli dzięki temu nie będziemy mogli ich usunąć, tradować, zamienić na złote, na rainbowy, więc jest naprawdę bardzo fajne. Locked pet cannot be traded with rough... i nie mogą być też przez innych graczy z banku zebrane, więc naprawdę mega spoko. 2x hardcore pets equipped? O kurde giga, ja to biorę, słuchajcie. Hardcore ma dwa razy więcej fanu, you may now equip double pet, czyli 42 pety na raz będziemy mogli. This means currently you have up with all game pass and pet index pets. O mój Boże. Wow! Super, moi drodzy, mamy też Diamond Leaderboard, czyli kto ile ma diamentów w tym będzie. Okej, mamy zmiany. Diamond limit increased. The person balance limit of diamonds has been increased. Czyli większa ilość diamentów z 25 do 100 bilionów. Cardwords jest rebal. Okej, czyli ceny za jajka w Cardwordzie są mniejsze i mamy więcej końców z tego świata. I hardkorowe pecy dostały buffa w normalnym świecie, o 1,5 raza mocniejsze niż normalne pety. Okej, deski są też ulepszone, jak widzicie. Wow. Więcej slotów na dark matter pecy dla VIP-ów. Konsole, wsparcie dla konsol. O, i naprawiono błąd, którym można było oszukać graczy. Antyscript. Okej, czyli będzie jakby kod zabezpieczony. Poprawiono huge scary corgi i kata. Bugi z glitch na loot bugi, słuchajcie. Więc naprawdę mega kozacki update, słuchajcie. Bardzo mi się podoba i czekam na więcej.